Jesteśmy w Podegrodziu. Dotarliśmy do miejsca urodzenia Stanisława Papczyńskiego w paleniu takiego drewnianego kościółka w latach 1830-1835. A tutaj, jak widać, jest parking i informacja o naszym świętym, który się w tej miejscowości urodził, z hasłem idźcie i głos, ale nie za wysokie. Miejscowość jest bardzo ładna, a dzisiaj jest świetna pogoda na zwiedzanie, bo nie jest za gorąco. A tutaj jest pomnik świętego Stanisława Papczyńskiego, naszego ukochanego świętego. I oczywiście jego zasady moralne, Norma vitae. Tu jest mniej chyba podobny. A tutaj piękny kościółek w stylu takim klasycznym, trzynawowy. No i oczywiście moje ukochane, ulubione hortensje. A tu jest w ogóle szlak Santiago de Compostela, rok świętego Jakuba, bo kościół jest pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła. I tu jest też fragment szlaku świętego Jakuba. Fajnie byłoby się kiedyś wybrać do Hiszpanii na szlak świętego Jakuba, do Santiago de Compostela. Może się kiedyś to uda. A na razie jesteśmy w Podegrodziu. Piękna miejscowość. Mirek właśnie się tam powolutku wspina. Widać głowę. A tutaj nasz Stanisław, nasz święty. Święty, który w szczególności ukochał ubogich i święty, który w szczególności modlił się za dusze w czyśćcu cierpiące. Zresztą doświadczył w swoich wizjach cierpień tych dusz, więc bardzo szczególnie się za nimi modlił. A teraz sobie pójdziemy do kościółka, o ile jest otwarty. Nie wiem. Tu święty Stanisław nas wita. I cudne białe chmury. Zobaczcie, jak to wygląda. Wow. Podegrodzie. Początki osady sięgają początków chrześcijaństwa w Polsce. W epoce przedchrześcijańskiej istniał gród w Naszacowicach nad rzeką Słomka. W pierwszej połowie XIII wieku była tu osada o charakterze miejskim, przeniesiona następnie do Starego Sącza. Miejscowość położona jest przy sławnej historycznej drodze Via Magna. Z Węgier do Opatowca i Wiślicy w Kotlinie Sądeckiej. Nieopodal Poprad wpada do Dunajca. Podegrodzie to dawna stolica Lachów Sądeckich. Parafia Podegrodzie, która należy do najstarszych w diecezji tarnowskiej, powstała prawdopodobnie w XI wieku. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1310 roku. Kardynał Zbigniew Oleśnicki w 1448 roku powierzył na stałe duszpasterstwo w parafii prałatowi archidiakonowi kolegiaty świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. W 1580 roku przy parafii został ufundowany szpital przez Felicję Rolczankę, a przed rokiem 1596 zbudowano szkołę parafialną. Kościół parafialny jest pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła Starszego. Został zbudowany w latach 1830–1835 na miejscu dawnego kościoła, który spłonął wraz z plebanią w 1822 roku. Jest to kościół późno neoklasyczny, z cegły otynkowany, kryty blachą, trzynawowy, halowy, z węższym prezbiterium zamkniętym półkoliście, po którego bokach usytuowane są dwie symetryczne kwadratowe przybudówki mieszczące zakrystię i przedsionek. Od frontu kwadratowa wieża, objęta wraz z dwoma pomieszczeniami po jej bokach bryłą korpusu. Z boku od północy przybudowana czworoboczna kaplica. W prezbiterium znajduje się ołtarz główny, klasycystyczny z 1865 roku. W nim znajduje się obraz Jakuba Starszego Apostoła, namalowany w 2006 roku przez Kazimierza Twardowskiego, oraz drugi obraz tego samego artysty, Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Są tu też dwa ołtarze boczne z przełomu XVII i XVIII wieku, które były poddane gruntownej renowacji. Jeden z nich to ołtarz Świętego Józefa, natomiast drugi to ołtarz Świętej Anny Samotrzeć. U wejścia do prezbiterium znajduje się marmurowa chrzcielnica. Jest ona barokowa, datowana na XVII wiek. W nawie głównej znajduje się ambona z płaskorzeźbami ewangelistów z XIX wieku. Są też w kościele obrazy Najświętszej Maryi Królowej Polski i ojca Stanisława Papczyńskiego. Znajdują się też rzeźby późnorenesansowe, posągi biskupów, również rzeźba Chrystusa ukrzyżowanego z XVIII wieku. Na wieży kościelnej znajdują się trzy dzwony. Na terenie parafii znajdują się liczne kaplice. Pierwsza z nich przy kościele jest to kaplica poświęcona świętemu ojcu Stanisławowi Papczyńskiemu, w której od 2007 roku spoczywają jego relikwie. Kościół zbudowany jest na wzniesieniu, z którego rozpościera się widok na okoliczne wzgórza.